Na początek bardzo ważna kwestia, Ravendawn Online i Raven Quest to będą tak jakby, to będzie jedna gra, tyle że to będą dwie wersje tej gry. Ravendawn Online to będzie normalna, zwykła gierka, a Raven Quest to będzie ta sama gra, tylko że na blockchainie, z NFT-kami i tak dalej, ale o tym później. Najpierw pogadajmy sobie o mechanikach w Ravendawnie. Zacznijmy sobie od systemu przedmiotów oraz profesji w Ravendawnie. Podobnie jak w Albionie, tutaj każdy przedmiot musi zostać wykraftowany przez gracza. Tutaj jest ekonomia oparta o graczy. Z tego co mi wiadomo, to gra nie generuje żadnych itemów. Jeżeli chodzi o nagrody z questów, nie dostaniemy całych itemów, dostajemy jedynie składniki do craftingu tych itemów, a i te przedmioty musimy wykraftować sami. Tak samo z potworów, nie lecą żadne przedmioty, oprócz infusionów, które są potrzebne do upgrade'owania, ale o tym później, i oprócz silvera. Przedmioty są podzielone na tiery, mamy przedmioty od tieru pierwszego do tieru aż 6. To, jakiego tieru przedmiot możemy aktualnie skraftować, zależy od tego, jak bardzo wylewelowaną mamy daną profesję. Czyli na przykład mamy Blacksmithing. Żeby craftować przedmioty T6, musimy mieć Blacksmithing na poziomie 75. I tak z każdą inną profesją. Jeżeli chodzi o Weaving, to tutaj Leather i Cloth Armory craftujemy i też musimy mieć poziom 75. Oprócz tego mamy oczywiście więcej profesji, takie jak Mining, Woodcutting, Farming, Husbandry, Fishing, Blacksmithing, Carpentry, Weaving, Cooking i Breeding. Levelując każdą z tych profesji mamy później punkciki do rozdania w specjalnym drzewku danej profesji. Każda profesja ma swoje drzewko i osobne punkciki do rozdania. Te punkty głównie dodają jakieś tam pasywki, typu, że zbierzemy więcej czegoś, albo mamy szansę na zebranie podwójnej ilości tego i tak dalej. Dodatkowo każdy skraftowany item od T2 w górę ma dodatkowe statystyki, które są randomowe. To znaczy, że akurat tutaj w hełmie mam Might. Might mi dodaje Weapon Damage Dealt i Maximum Health. Mamy tutaj Wisdom. No i tu mogą być te wszystkie cztery statystyki, czyli Might, Wisdom, Int i Dexterity. Wiadomo, jeżeli gramy mele postacią, tak jak ja tutaj mam na przykład tego Shadowa, no to chciałbym mieć głównie Might w przedmiotach, ponieważ daje mi to Weapon Damage i Maximum Health. Ale to nie jest też takie proste do zdobycia, bo czasami wchodzą inne statystyki. No i nie da się tego zmienić, trzeba po prostu wykraftować nowy item i liczyć na to, że dostaniemy taką statystykę. System reputacji. W grze mamy dostępne 3 reputacje. Order, Mercenary oraz Criminal. No i każda z tych reputacji wyróżnia się czymś innym. Tą reputację wbijamy poprzez wybranie odpowiedniej opcji dialogowej podczas questowania. No i na przykład w reputacji Order mamy tutaj taką pasywkę jak i mamy tutaj Highlights Murderers in the World Map. Czyli po prostu prawdopodobnie będzie nam pokazywało graczy, którzy pekują. W Mercenary mamy zwiększoną prędkość naszych statków, mountów i trade kartów. A w Criminal mamy highlightowanie wszystkich graczy z tradepackami. Czyli można powiedzieć, że te profesje, te reputacje łączą się ze sobą. Czyli tak, tutaj mamy kogoś, kto sobie wozi tradepacki, tutaj mamy kogoś, kto chroni tych graczy, a tutaj mamy kogoś, kto poluje na tych graczy. System archetypów oraz drzewka skilli. W grze mamy dostępnych, z tego co wiem, 8 archetypów. Możemy je dowolnie łączyć, ponieważ na końcu możemy mieć wybrane aż 3 archetypy, do których mamy 3 osobne drzewka. Te archetypy levelują niezależnie od naszej postaci, ponieważ ja mam na tej postaci level 15, a tutaj archetypy mają level 14. Co kilka leveli oczywiście z każdego archetypu dostajemy punkty, czyli tutaj na przykład mamy, że zwiększa nam Might o 2 co 3 levele, tutaj mamy, że zwiększa Dexterity o 2 co 3 levele, no i później jeszcze będę mógł sobie wybrać 3. archetyp, o już chyba nawet mogę, który będę mógł połączyć z tymi dwoma. Jeżeli chodzi o skill pointy, które możemy dodawać do tych drzewek, to one są oczywiście łączone, czyli jak tutaj mamy powiedzmy 5 skill pointów do rozdania, to możemy je rozdać wszystkie 5 skill pointów w tych 3 drzewkach. Czyli jak tutaj rozdam 3, zostają mi 2 i tutaj mogę sobie rozdać na przykład 1, tu 1 i koniec skill pointów. System ten oczywiście daje fajne pole do popisu, jeżeli chodzi o kombinowanie, łączenie klas. Tak mówię, mamy 8 archetypów, możemy wybrać po jednym i połączyć 3 archetypy w jedną klasę. Dodatkowo każdy archetyp jeszcze ma swoje pasywki. No i to w sumie tyle. System ulepszania przedmiotów. W tej gierce tak jakby expimy nasze przedmioty. To znaczy, że mamy przedmiot. Możemy mu dodać expa. Dajemy go tutaj, pyk. I dodajemy sobie infusiony. Taki zwykły infusion, niebieski, daje 10 expa 1 i potrzebuję na przykład tutaj na 3. poziom, tak na trzeci? Chyba tak. Na 3. poziom tego armorka potrzebuję 625 expa. Później zaczynamy dropić warband infusiony, które dają troszkę więcej expa, bo jedna sztuka już daje 25. Te infusiony też zbieramy jako nagrody z questów dostajemy, one lecą z mobków i z tego co wiem, to chyba też da się nimi tradeować. Oczywiście jak damy tutaj przedmiot, to mamy wypisane co zostanie zwiększone na kolejnym poziomie tego przedmiotu, czyli tutaj jak wbiję 625 expa, dostanę o 2 mighta więcej, czyli z 3 do 5, AP mi się nie zwiększy, no bo to jest armor. No i DP z 6 do 9, czyli dostanę 3 DP. Dodatkowo prawdopodobnie gdzieś ma być też auction house, gdzie będziemy mogli tradeować wszystkimi przedmiotami. Aktualnie jeszcze tego nie ma, zobaczymy. Mamy jeszcze system tradepacków, czyli możemy sobie, jak mamy tutaj na przykład 3 przedmioty, możemy sobie je spakować w tradepack i możemy sobie go gdzieś zawieźć po to, żeby zdobyć silver. Czyli jak ja jestem tutaj w tym mieście, mogę sobie zrobić trade pack i zawieźć go na przykład powiedzmy tutaj albo tutaj gdzieś. Im dalej, tym wiadomo większy zysk będziemy mieli z tego. Tyle, że trzeba uważać, ponieważ mamy tutaj system PvE, PvP, który się zmienia. Cała mapa jest podzielona na takie regiony. Tutaj na przykład sobie mamy aktualnie region is currently in peace, czyli tutaj nie mamy PvP, ale to się zmienia co jakiś czas. Zobaczymy sobie tutaj, to tutaj jeszcze przez 32 minuty mamy włączone PvP, czyli jak pojedziemy sobie z trade packiem stąd, na przykład tutaj, to po drodze ktoś, jak wyjedziemy w ten region, to po drodze ktoś nas może zabić i zgarnąć tego trade packa, zgarniając oczywiście nasze przedmioty. Mamy też aktualnie w grze system kart. W normalnej, zwykłej wersji działa to tak, że co chyba z questów, albo prawdopodobnie z questów dostajemy paczki z kartami, które sobie otwieramy, pyk. I dostajemy różne karty, głównie to są z tego co wiem pasywki i możemy sobie je przypisać tutaj. Heirloom Card Sloty to są tak jakby overall pasywki do naszej postaci, a na dole Spell Card Slots możemy sobie przypisać daną kartę do wybranego spela. Czyli na przykład tutaj mam kartę 10% szansy na zredukowanie wszystkich cooldownów o 5 sekund. Czyli dajemy sobie tutaj karty na spela, którego używam bardzo często. I będę miał na nim 10, jak za każdym razem jak go użyję, to jest 10% szansy, że zmniejszy mi cooldowny wszystkich speli o 5 sekund. Z grubsza to tyle, jeżeli chodzi o aktualne systemy. Przejdźmy teraz do Raven Questa, czyli wersji blockchainowej z NFT-kami. Także jeżeli chodzi o Raven Questa, to tutaj te Raven Cardsy będą jako NFT-ki, dodatkowo mounty. W normalnej wersji dostajemy sobie mouncika za questa. W wersji blockchainowej będzie to też jako NFT. I landy, czyli tutaj na world mapie możemy sobie sklejmować w zwykłej wersji chyba za 10 tysięcy silvera. Możemy sobie sklejmować swój kawałek ziemi, gdzie możemy sobie uprawiać różne rzeczy. W Raven Questie będzie to jako NFT. Dodatkowo w Raven Questie będzie też, wiadomo, token, Sunbreak token, jeżeli dobrze pamiętam. No i będzie można go zdobywać na różne sposoby, gdzie można zamieniać gold, czyli walutę in-game'ową, na ten token. Dodatkowo będzie jeszcze można, będą turnieje PvP, gdzie po uiszczeniu opłaty zapisowej po prostu będzie pewna pula tokenów, którą będzie można zgarnąć oczywiście przy wygranej. Z grubsza to tyle, także podsumowując, gra tylko graficznie przypomina Tibię. Jeżeli chodzi o większość systemów, bardziej bym to porównał do Albiona.